Program powstaje we współpracy z firmą Apollo Multimedia. Witamy w programie Replay. Pokażemy Wam jeszcze jedną grupkę prawdziwych graczy. Zobaczymy, czy zaimponują Wam swoimi umiejętnościami, a powinni mieć je spore, bowiem grami zajmują się poważniej niż większość graczy. Zresztą zobaczcie sami. Witam, nazywam się Mariusz Kammerhammera, przedstawi symulator GTR. Witam, nazywam się Seweryn Mioduchowski, pseudonim Sewer. Razem z kolegą przedstawię symulator GTR. Zacznę może od tego, że jest to symulator wyścigów FIA GT z sezonu 2003. Nazwa tego symulatora to jest GTR. Zagrywamy się, czy można tak powiedzieć, namiętnie w to wraz z dość dużą grupą ludzi na naszym forum, skupionych w naszym forum na simracing.pl. To jest około 80 osób. Jeśli chodzi o sam ten symulator, no to on dość wiernie odwzorowuje cały ten sezon 2003, czyli zarówno tory, jak i wozy, które tutaj są, no i warunki panujące podczas wyścigów też są dość dobrze odwzorowane, czyli zarówno przyczepność toru, pogoda, to co trzeba robić w wozie normalnym wyścigowym, to samo musimy my robić w tych naszych wirtualnych wozach. Symulator różni się tym od zwykłej takiej gry samochodowej typu Need for Speed, tym, że przede wszystkim wymagana jest do obsługi tej gry kierownica, gdyż no tutaj poruszając się samą klawiaturą czy też myszką nie jesteśmy w stanie po prostu idealnie kontrolować auta. Po prostu potrzebne jest sterowanie analogowe. To jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że są też oddane tutaj uszkodzenia auta plus zużywanie się na przykład opon, paliwa, a także to, że każde auto ma swoje indywidualne cechy oraz charakterystykę silnika, opon i tak dalej, wszystkich tych technicznych parametrów. No i przede wszystkim symulator jest dużo trudniejszy i wymaga więcej ćwiczeń oraz wprawy i wyczucia tego, co dzieje się z samochodem. Najtrudniejsze w prowadzeniu wozu jest w zasadzie utrzymać go w idealnym torze jazdy, tak zwany best plane, gdzie po prostu musimy uniknąć poślizgów, musimy uniknąć blokowania kół. To po prostu jest to odzwierciedlenie dokładne tego, jak zachowują się kierowcy w rzeczywistości. Oni też starają się jechać bez jak najszybciej, ale to najszybciej jest brane stąd, że unikają wszelkich, powiedzmy, przygód podczas jazdy. Jadą idealnie. Podczas tego wyścigu małego testowego, no to wyścig był niestety tylko w dwie osoby, gdyż nie mamy tutaj połączenia z internetem. No, nie mogliśmy pokazać za wiele tego, co dzieje się w lidze i tego, co jest podczas wyścigu, gdy na przykład jedzie 20 samochodów, a nie tylko 2. Więc to można uznać, że był to przejazd testowy, w którym mogliśmy tylko pokazać to, jak wozy zachowują się na torze i jak wpływa na nie to, że na przykład wyjedzie się jednym kołem na trawę lub po prostu stać się napanowani nad autem. Ten symulator, można powiedzieć, różni się od arkady, gier typu arkady, właśnie jak jakiś Need for Speed czy inne takie zabawkowe gierki, że nie ma od razu efektów, nie ma ludzi, którzy siadają i wykręcają jakieś dobre czasy. To jest kwestia iluś tam spędzonych godzin, kwestia wyuczenia się, kwestia przygotowania się i są osoby, które sim racingiem, tak nazywamy tą zabawę, sim racingiem parają się od kilku lat, ale nadal przygotowanie do wyścigu zajmuje im 2-3 godziny czy kilkadziesiąt okrążeń na danym torze. Dopiero wtedy są przygotowane, dopiero wtedy można przejechać bezbłędnie ten dystans 2 godziny 15 minut. Cześć, nazywam się Robert Kowalski, gram pod nickiem Piasecznik w grę Battlefield 2. Battlefield 2, jak każdy Battlefield z tej serii, jest grą nie tylko FPS, jak to jest z Quake'em. Jest to też gra strategiczna.
tutaj próbuję przejąć flagę. W Battlefieldzie najważniejszą rzeczą jest przejmowanie flag, które się stają punktami kontrolnymi, z których możemy wystartować po śmierci naszej. Najważniejszą rzeczą w Battlefieldzie jest właśnie to, żeby zdobywać te punkty. A zabijanie przeciwników jest tylko środkiem do osiągnięcia tego celu. Drugą ważną rzeczą jest obrona oczywiście tych punktów, które już zdobędziemy. Tak jak powiedziałem, to jest gra też strategiczna, ale przede wszystkim też liczy się w niej teamwork, czyli gra zespołowa. W tej grze większość rzeczy działa na zasadzie nożyczek, papieru i kamienia na ciężki sprzęt typu, tak jak opancerzony transporter, działa oczywiście inny ciężki sprzęt oraz antitank, taka klasa żołnierza, który potrafi, ma po prostu wyrzutnię rakiet i może zrobić cokolwiek pancernym pojazdom. Albo inżynier, którego teraz wybrałem, który posiada miny. Kity zaczynają się od komandosa, który ma przede wszystkim, jego najważniejszą bronią jest C4, które potrafi zdalnie odpalić. Przykleja sobie kilka takich paczek C4 w różnych miejscach strategicznych. No i w momencie, kiedy jakikolwiek, czy sprzęt ciężki, czy ludzie się tam zbliżają, może odpalić zdalnie, wtedy wszystko po prostu niszczy w dużym promieniu. Następnym kitem jest Assault, czyli zwykły żołnierz szturmowy, który jest wytrzymalszy od pozostałych i bardziej sprawny, jeśli chodzi o bieganie. I ma standardową broń i ma kamizelkę kuloodporną, więc potrafi wytrzymać więcej strzałów niż taki na przykład inżynier. W Battlefield 2 można też tworzyć składy, do których mogą gracze się dołączać, można zapraszać ludzi do tych składów. Dzięki temu gra nabiera dynamiki, dlatego że żołnierz, który jest team memberem tak zwanym, po śmierci swojej może się pojawić, odrodzić jak gdyby w miejscu, gdzie jest lider drużyny. Wtedy taki lider ciągnie za sobą taką drużynę i ma taka drużyna dużo więcej możliwości przejmowania flag. Witam. Nazywam się Gilerak Piotr. Zaraz wam pokażę, jak się gra w Ojca Chrzestnego. Hey kid. Let's take a walk. Jak w prawdziwym świecie, także i w tej grze, zaczynamy jako zwykły człowiek. Nie jesteśmy nikim wielkim dla Ojca Chrzestnego, jak i dla go otaczających ludzi. Najpierw zaczynamy jako prosty egzekutor pieniędzy. Najpierw Luca Brasi, prawa ręka do Ojca Chrzestnego, uczy nas, jak to robić. Tutaj możemy zobaczyć pierwszą scenę, jak się uczymy egzekwować pieniądze. Jestem fanem Ojca Chrzestnego już od dłuższego czasu. Czytałem książkę, oglądałem filmy. Moim ulubionym filmem jest, częścią jest pierwsza część, tak samo jak i książki, napisane oryginalnie przez Mario Puzo. Różnica między grą a filmem. Praktycznie grając w grę możemy sobie wyobrazić, że oglądamy film. Od samego początku Ojciec Chrzestny ma taki klimat, że po prostu nie da się nie odczuć tego samego, czytając książkę, czy tam oglądając film.
Tutaj właśnie przed chwilą nakłoniliśmy właściciela rzeźni, by płacił nam pieniądze za ochronę. Teraz rozmawiamy z właścicielem klubu znajdującego się nad rzeźnią. Krótka rozmowa. Właściciel decyduje się zgodzić na nasz interes, naszą umowę. Tak jak widać, tutaj osoby z gwiazdkami na górze, oni są ochroniarzami tego, więc lepiej do nich bez możliwości ubiegłych nie zaczynać, bo może to się dla nas źle skończyć. Ten moment bardzo mi się podoba, gdyż możemy zobaczyć policjanta, który po prostu wyłudza nas łapówkę za to, żeby nas nie wsadzić, za nasze interesy. W sumie jest to bardzo dobry interes. My mu płacimy, on przymyka oko na nasze sprawy. Najpierw idziemy na terytorium wroga, by nie przypadkiem zabijać swoich ludzi. Tutaj mamy do czynienia z przeciwnikiem drugiego poziomu. On z nim już nie idzie nam tak łatwo jak z innymi. Ale jak widać, posiadamy broń, dzięki czemu nie powinniśmy mieć z tym większych problemów. Kilka strzałów, egzekucja, jak widać bardzo widowiskowa. Tutaj widzimy, jacy nasi przeciwnicy są mądrzy. Nie wyskakują nam, nie idą na bezpośrednią linię ognia, tylko chowają się za przedmiotami, ewentualnie ludźmi. Policja. Niby mamy kilka poziomów ścigania przez policję, jednakże trzeba czasami długo poczekać, żeby oni nas znaleźli w tym mieście. Czasami może się zdarzyć tak, że z dwoma gwiazdkami policja znajdzie nas od razu, a raz, jak teraz było w tym przypadku, kilka gwiazdek nie wystarczyło, żeby szybko przyjechali. Jak widać, tutaj można zauważyć czarne samochody, to już nie są przelewki, to są prawdziwi gliniarze. Członkowie gangu, tak samo policjanci, nie są głupi, chowają się po prostu za niektórymi rzeczami, samochodami, dzięki czemu trudniej jest ich pokonać. Właśnie zaobserwowaliśmy jedną z fajniejszych egzekucji w tej grze. Gra dla niektórych może wydawać się, że ma kiepską grafikę, kiepską grywalność, możliwe, jak to co woli, ale powiem szczerze, takiego klimatu, jaki jest w tej grze, w żadnej innej ciężko znaleźć. Sama ta możliwość obcowania z Ojcem Chrzestnym, z jego ludźmi, z książką, z filmem daje naprawdę ogromną satysfakcję z gry. To tyle w tym odcinku. W następnym więcej gier i więcej wymiataczy. Oglądajcie koniecznie, a na www.hyper.pl znajdziecie forum, w którym możecie napisać, jak wam się podobał ten odcinek. Program powstaje we współpracy z firmą Apollo Multimedia.